Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Speedrun 3.0. Gram na 10 minut, komentuję ruchy. Przypominam tylko, że zaczynałem z rankingu 1000 i lecimy w górę. Startuję, szukam przeciwnika i zaraz zaczynamy. Jest gość 1818. Niech będzie ruch E4. Spróbuję tutaj komentować jak najbardziej tylko potrafię szczegółowo swoje plany, tak żeby pomóc Wam w zrozumieniu pewnych rzeczy. No to oczywiście zależy od Waszego poziomu, niektórym to się może przydać, niektórzy powiedzą, a to jest łatwe, to w sumie też dobrze. Jest skoczek na C6, myślę, że zagram klasycznie posunięcie D4, choć nie gram obrony sycylijskiej białymi w ogóle, szczególnie jeszcze jakichś wariantów klasycznych, ale jest G6, no dobrze, więc gram skoczek C3, będzie goniec G7, więc wtedy goniec E3 podpieram sobie skoczka. Prosta rzecz, przeciwnik nie jest już takim, powiedzmy, jakby to powiedzieć, leszczem. Sorry za wyrażenie, ale 1800 to już jest ranking niezły. No i teraz pytanie, czy zagrać F3 z planem Hetman D2 i długa roszada? Tak, można. Tylko nie znam za bardzo tam wariantów, chociaż tak ostro można spróbować cisnąć. Z drugiej strony goniec E2 i krótka roszada może być też spokojniutka. Ale jednak chyba pokuszę się o ten plan ostry. Tylko za bardzo nie pamiętam, co się gra po D5 w tym momencie. Znaczy tu się na pewno bije. Co dalej? Nie wiem. Będę musiał... No właśnie. A jednak tak nastąpiło. Z tego co wiem, to tu się bije teraz skoczka. Robi się chyba długą roszadę. No to tak zrobimy, bo tutaj podważenie tego centrum jest bardzo dobre. Oczywiście ja nie jestem w teorii teraz. Przeciwnik zna bardziej tutaj teorię ode mnie, ale wiem, że pamiętam, że to się zbija, o ile dobrze pamiętam, moi drodzy, i długa roszada. Król się chowa, jest napięcie w centrum, ale myślę, że czarne tu nie mają jakichś większych problemów. No, problem może polegać na tym, że goniec tutaj razem z wieżą mogą próbować atakować mi punkt B2, ale to jeszcze oczywiście nie jest takie proste. No zbić nie wolno, widełek nie ma, więc na razie to się dotrzyma. Ja grożę takim prostym zagraniem bicie na D5 i zdobyciem pionka, ale to się też może wiązać z bardzo dużą aktywnością mojego przeciwnika. Ale cóż, jak to się mówi, jak cierpieć to za coś, więc jeżeli będzie taka okazja, to tego pionka wezmę, a jeżeli nie, no to go nie wezmę, no prosta rzecz. Goniec E6. Teraz tak myślę sobie głośno, czy goniec C5 nie będzie dobrym ruchem, bo raz, że troszeczkę pionka zablokuje, dwa, że celuję w E7, a po wybiciu mogę tam spróbować wybić to wszystko do samego końca. Wybić tu na E7, potem tu, on odbije i skoczek. Nie będę miał parę gońców, ale będę miał pionka więcej. To mi odpowiada. Tylko pytanie, czy goniec C5 jest takie dobre. No bo teraz przeciwnik może zbić. Jeszcze rozważam posunięcie E5. Skoczek zagra na D7 i wtedy F4. Ale F3 mnie tutaj podważy. Dobrze mnie podważy. C5 będzie możliwe. Nie, nie będzie, bo skoczek tutaj atakuje. No napięcie w centrum duże. E5, skoczek, tu F6. Trzeba będzie wybić, nie będzie mi się podobała ta pozycja. A może to w ogóle olać? Chociaż nie, jak zagram na przykład goniec A6 z planem tutaj, to też jest jakaś myśl w sumie. Ale wygląda tak bardzo dziwnie. Z drugiej strony, bicie tu, będę miał słabego pionka. Dobra, gram goniec C5 jednak. Nie będę tutaj chyba aż tak bardzo kombinował, spróbuję po swojemu. Aha, przecież jest skoczek D7. Ale moment. Skoczek D7, bicie tu, jak on mi zbije gońca, ja odbijam. Czuję podskórnie, że on się tutaj będzie rozwiązywał, ale z drugiej strony jak skoczek zagra na D7, to ja mogę czmychnąć sobie gońcem na przykład na F2, a po wybiciu tutaj mam wybicie skoczkiem. On jak mi weźmie pionka tu, co nie jest raczej najlepsze według mnie, to wybijam oczywiście na D7. A zobaczcie, goniec C5 go trochę zaskoczył. Taka prosta tutaj groźba. Naciskam na zasadzie groźba. No to jest nacisk na punkt E7. No i w tym wypadku mój przeciwnik musi sobie jakoś z tym poradzić. Jeszcze widzę coś takiego, że jak hetman na przykład zagra na C7, żeby zejść z tego związania, z tej linii, no to jest opcja E5, a jeżeli pokusi się o koń D7, to mam bicie tam. A jak wieża odejdzie, to goniec D6. W ogóle pionka zdobywam i jeszcze go podpieram punktem, ruchem F4.
Ale czy takie zagranie nastąpi, tego nie wiem. Tak sobie tylko mogę gdybać. No, przeciwnik się zamyślił już na 1,5 minuty, więc coś jest na rzeczy, coś kombinuje. Jakiś hetman A5 może, taki ryzykowny lub taki bardzo odważny w sumie, bo taki pionek na E7 nie musi być tutaj największym moim skarbem i moim takim celem w tej pozycji. Przyznam się szczerze, że jakbym chciał grać tę pozycję, no właśnie, zagrał skoczkiem, to wolałbym chyba grać to jednak czarnymi, ale to tylko ze względu na to, że po prostu E4 nie jest moim ruchem. Okej, teraz rozważam albo skoczek F2, albo zbicie tutaj. On odbije i tak będę musiał odejść. Dobra, odchodzę od razu na F2. Chociaż na E3 też można by było spróbować, ale bym wrócił, ale na F2 wydaje mi się, że okej. Czasami po prostu jest taki ruch. Z drugiej strony, no właśnie, skoczek czasem jak wskakuje tutaj, to nie atakuje gońca, ale to taki szczegół. No on prowokuje do wybicia, tu niby pionka zdobywam, ale go nie zdobywam na pewno. Tu już mogą być takie pewnego rodzaju, może nie kłopoty, ale uwaga, moi drodzy, widzę coś na horyzoncie. Goniec A6. Zagrywam goniec A6, przyblokuję A5, hetmana nie ma na A5. Jeżeli tutaj wskoczy skoczek, to oczywiście zbijam, on będzie miał bardzo słabe pionki, więc wtedy mogę sobie spokojnie wszystko powymieniać i się cieszyć z pozycji. A też grożę takim ruchem jak goniec B7, dlaczego by nie tutaj atakować tych pionków? Więc no i przede wszystkim złączyłem teraz wieżę, co już takie jest, powiedzmy, takim małym oddechem w pozycji. Jest wieża B8, no i co? Nie mogę goniec G3. I zdobędę jakość. Powiem szczerze, że ja nie chcę zbić gońcem czarnopolowym tej wieży. Mi się to bardzo nie podoba. Ale jak zagram tak, on mi zagra tu. Ja zbiję tu. On nie może skoczka, bo tu. Więc odbije mi wieżę. Trochę mnie tutaj wyrzuci, ale zagram tak. Jakość więcej. Podejrzanie to wygląda, dlatego to zagram. No cóż, nie widzę jakiejś innej opcji, bo jeżeli bym tu sobie powymieniał, to co dalej? A w tym wypadku chyba mu złapałem wieżę, bo jeżeli zagra tak, to jest goniec B7 również. Zobaczymy, jak to się potoczy, jak to się rozwinie. Jest skoczek C4. Wiecie co, to ja jestem tutaj happy. Zbijam. Zbijam. Mało tego, teraz bardzo poważnie po wybiciu na C4 rozważę wymianę hetmanów i nie zdobędę jakości. Rozważam to dlatego, że mogę uzyskać taką bezpieczną pozycję, a on ma rozwalone piony, to co chciałem wcześniej uzyskać, mając gońca na F2. Ale bijąc tu, zdobywam jakość. On zbija na B8. Tylko że nie podoba mi się ten goniec, on jest bardzo silny. Skoczek musi tutaj stać i pilnować. Nie podoba mi się, słuchajcie, już widzę, że na przykład jak zbije tutaj, on wybije, potem sobie zagra hetmanem, wejdzie wieżą i będzie mi męczył tego pionka i będzie bardzo nieprzyjemnie. Dosyć intuicyjnie oczywiście to rozważam. Nie da się wszystkiego przeliczyć. Jeszcze raz, jak tu, wrócę sobie gońcem. No ja nie wiem, czy to też nie będzie jakiś taki remis, bo on może mi tutaj zbić. No ale mój goniec będzie lepszy od jego gońca. Dobra, idę na to. Jak wymienię hetmany, będę miał taki spokój pozycyjny. Czasem to jest ważniejsze niż pewnego rodzaju ryzyko. Teraz goniec F2 sobie zagramy. Jeżeli on mi zbije, to okej. To też jest dobrze. Niby ja też będę miał zdwojone pionki, ale ja atakuję pionka, będę miał zagranie goniec C5 i przede wszystkim mój goniec jest aktywny, a jego strzela we własne piony. No i goniec C5 atakuje cały czas tego pionka E7. On oczywiście go obroni, wieża E8. Ja teraz tak się bardzo poważnie zastanawiam, czy nie dopchać pionka aż tak wysoko. To znaczy, aż tak wysoko w tym momencie to może nie chcę. Jeżeli on zagra tutaj, to ja zagram A4 i pozostawię mu pionkę na czarnym polu, więc w ten sposób będę miał możliwość lepszej gry strategicznej. Już mi się wieża D2 narzuca, ale już widzę posunięcie goniec na G5. Pytanie, czy G3 zagrać, żeby mieć taki ruch? Myślę, że mogę. Nawet chyba chcę tak zagrać, bo mój plan jest taki, żeby zagrać wieżą tutaj i zdwoić tę wieżę. Jednakże mój przeciwnik może zagrać teraz wieża D8. Nie, nie może, bo po prostu ja mu zbiję pionka, ale jak on mi zbije tu i zagra wieżą na A8, to mi skosi tego. O właśnie, od razu A4, to samo co mówiłem wcześniej. Jest A5, jest A4, dlatego że gońca mam czarnopolowego i wtedy będę miał
opcję ataku tego pionka w przyszłości, może niedalekiej. Dobrze, gram ze swoim planem wieża D2. Zawsze jak on będzie zdwajał wieżę, to mam goniec A3. Nie mam goniec A3. To znaczy nie, no mam, ale... Wiecie, czego się wystraszyłem? Że jak zagram tutaj, on zdwoi wieżę, a ja zdwoję wieżę, to on mi zbije tu. Ja zbiję i dostaję mata. Ale widzę, że jeszcze raz, zagram tak, on tu, ja zdwoję wieżę, on walnie mi tu, ja dam szacha, on odejdzie, ja zbiję tu i on mi zbije tu. Aha, ja zbiję wtedy z szachem, więc on musi odbić i odbijam. Dobra, mata nie ma, wieża D1. No trochę ryzykowne, takie powiedzmy, optycznie wygląda to dobrze, ale trzeba bardzo dobrze przeliczyć właśnie ten bezpośredni atak. Ale co ja w ogóle gadam? Krzysztof, ogarnij się. Przecież jak on zagra wieżą na B8, to ja od razu mogę dać szacha. Co ja w ogóle wygaduję? Nie muszę grać goniec A3 bezpośrednio bronić pionka. Przecież są ruchy wtrącone w szachach. No i właśnie, widzicie. To też właśnie tak bywa czasami, że zapominamy o tych wtrąconych posunięciach, więc no właśnie, to jest prosta rzecz. Jeżeli zagra mi wieżą tutaj, no to ja gram wieżą na D8 i wymieniam po jednej wieży, co mi trochę ułatwi grę. Przypominam, że po goniec G5 mam ruch bardzo fajny F4, więc tutaj nie tracę niczego. Ja się tak zastanawiam, a zaryzykuję stwierdzenie. Ciekawe, czy mi odpiszecie w komentarzach. Co byście powiedzieli na taki kurs szachowy ze speedruna, ale troszkę w innej formule. Oczywiście bardziej tłumaczone posunięcia i większy czas, na przykład 15 minut, z analizą danej partii, wyselekcjonowane pod debiuty i pod różne poziomy. Dajcie znać, to będzie dla mnie dobry feedback, bo już od dawna mnie to zastanawiało, czy taki kurs, oczywiście to nie byłby kurs nie wiadomo z jak wysoką ceną, ja sobie z tego zdaję sprawę, ale też na pewno nie sprzedałbym go za jakieś 50 zł, absolutnie. Ale dobra, to tylko tak do moich zaufanych widzów pytanie ślę i zobaczymy, co mi odpowiecie. Gram tak, słuchajcie, dlatego że jest posunięcie E5. Ja mogę teraz złapać gońca. Jeżeli zagra tutaj przeciwnik, to nawet tak zagram i wygrywam figurę. Z wygraną pozycją. On będzie musiał teraz odejść królem, żeby goniec miał swobodę. G5 nie działa, bo jest E5. Gońcu, uciekaj. Goniec jest tutaj. Ha, no może mi zbić. Oczywiście to biorę pod uwagę, bicie, ale z tym się liczę od samego początku. Więc jeżeli jest bicie, jest bicie. To wtedy. No właśnie, zobaczcie, mam E5. Ja nie muszę uciekać od bicia wieży. Jak mi zbija wieżę, ja zbijam tu z szachem i odbijam skoczkiem. Wprawdzie jego król będzie aktywny. Lecz tutaj może mieć jeszcze daleko, mam nadzieję. I moim celem jest. A teraz mogę tak zagrać. To tutaj gość podstawił. Goniec D6. Podstawił pionka. Za szybko pograł, ale to czas widzę, że już tutaj gra pewną rolę w tym momencie. Więc sobie na to pozwolę. Teraz to pytanie, czy pionkiem. Pionkiem zbiję. Dlatego, że jak król F5, to mam szacha, a jak nie, to też mam skoczka E3, żeby wziąć pionka. I tutaj jak domek z kart. Mam nadzieję, że to się wszystko posypie u niego. Ha, on jeszcze mnie może takim ruchem podważyć. Ale jak podważy, to mam skoczek na C4. Jak mi zbije goniec, król tutaj. I mam zawsze B3 i wszystko się broni. A w pionkach wyrównałem. Okej. Okay. Zaraz, zaraz. Gońce miałem zbić. Król tutaj. Niby atak tu i tu, ale jest B3. Więc dwie figury zostają za wieżę. A nawet w ten sposób. Okej. Okay. Tu goniec C7. Myślę, że zagram i tego pionka będę kosił. No i ten pionek A4 już będzie robił karierę i będzie bardzo niebezpieczny. Oczywiście przeciwnik może próbować tędy coś robić. Goniec zawsze tutaj tego pionka obroni. Mogę spróbować tak, tak. To jest kwestia na pewno już teraz wyliczenia. Co będzie się działo? W ogóle teraz tak sobie myślę z tym kursem speedruna,
To by musiało być bardzo wiele partii, bardzo dużo czasochłonne, takie bardzo dużo czasu by zajęło tworzenie takich speedrunów z tym tłumaczeniem w przeróżnych debiutach. Ale wtedy też byłoby to selekcjonowane, bo na przykład nie każdy chce grać jakiś debiut, a miałby na przykład obronę sycylijską rozegraną, przetłumaczoną, z planami i to mogłoby być chyba dobre. Po kawałkach można by było sobie, no tak sobie głośno o tym teraz mówię, ale jestem po prostu ciekawy waszej opinii. A zresztą jak wiecie, szachowe fundamenty już powstały, jest to wielki kurs, powstaje szachowy ekspert na ten moment. Czyli poziom wyżej, ale też wielki kurs. W każdym razie, a tutaj prawie podstawiłem tego pionka. Źle pograłem. Muszę tak zagrać i on mi zbija tu. Oj, to się robi nieciekawie. Muszę wrócić skoczkiem na pewno, żeby mieć tu koordynację tym skoczkiem. Zresztą zaraz będziemy liczyć. Raz, dwa, trzy, cztery. Zawsze wieża wraca, król też tędy idzie. Muszę gońcem jakoś dobrze stanąć, żeby oddać tego gońca za tego pionka. No właśnie, on tu będzie bezlitosny niestety. Dobra, tak. Jeżeli tu, to mam skoczek F5. On nie ma szacha na szczęście, a ja słuchajcie, będę musiał po prostu zbić tego pionka. Będę musiał, czy jeszcze mam jakieś inne opcje, może tędy. No albo biję teraz, albo w ogóle. To chyba popełniłem jednak błąd. Trochę się rozkojarzyłem jednak, bo pójdę tu, on tu. No nie, będę za wolny. Muszę zbić, ale no zobaczymy, no zbijam. Przegrać tej pozycji nie mogę przegrać. O, już nawet czasu mu mało, ale tu chodzi też, że te pionki są groźne. Zobaczymy, czy z gońcem mi się uda tutaj tak zagrać, żeby tej pozycji nie przegrać. Oczywiście tutaj podchodzę królem, bo innej drogi nie ma. Tutaj podchodzę jak najwyżej, podciągam pionka. Chociaż nie wiadomo, czy to jest takie dobre. Aha. Zagram tak, spokojnie, tu podejdę królem, na C4 królem będę chciał stanąć, a nie pozwala przeciwnik, no dobra, goniec E3, to jest trochę inny plan, przemanewruję króla, mam na to czas, bo on zawsze jak tu podejdzie, to jeszcze mata może ciekawego dostać i dostał ciekawego mata, moi drodzy, no cóż, trochę szczęścia, pewnie to był remis, ale na pewno bez ryzyka, no tam się troszkę pomyliłem, lecimy dalej, 1848, jest E4, zagrajmy posunięcie, C5, no niech będzie obrona sycylijska teraz z drugiej strony, skoczek C3, skoczek C6, normalna rzecz, jest F4 i teraz wybieram drogę, albo gram E3 z planem D5, albo G6 z planem goniec G7, może zagram jednak E6. Ruch zapewne bardziej popularny, tak mi się wydaje. I od razu tutaj zagramy D5. No taka powstała trochę obrona francuska, ale z takim plusem, że nie ma D4 jeszcze pionka. No ale z gońcem też trzeba zrobić jakiś porządek. A, w ogóle to zbił. No to jak zbił, to tutaj nie ma problemów żadnych debiutowych. Jest goniec, tego się w ogóle nie obawiamy, wychodzę skoczkiem, gram goniec E7 i okazuje się, że właśnie przepraszam najmocniej, tu po wybiciu na D5, po wybiciu, pionek F4 nie stoi najlepiej. No ale tego ruchu też się nie obawiamy, mogę zagrać na przykład hetman C7, przy okazji bronię. Następnym moim planem jest zagranie goniec D6, dokładnie teraz, ja nie chcę zbić skoczka, to nie jest moim celem, to jest tylko podważenie tego skoczka i przy okazji wyprowadzenie figury, wieża E1 na pewno jest dobrym ruchem, albo hetman E2, a wtedy robię sobie roszadę i on będzie musiał się wyjaśnić, o właśnie, już się wyjaśnia właśnie z tym ruchem C6, no para gońców jest po mojej stronie, więc ja jestem zadowolony, czy mój przeciwnik, tego nie wiem. Mi się pozycja czarnymi bardzo podoba. Uważam, że jest ok pozycja.
Żadnych problemów nie ma. No tutaj oczywiście będziemy próbować tylko rozwiązywać te zagadki w postaci tego skoczka na E5, ale to jest prosta roszada, zrobienie wieżą ruchu na E8 i próba po prostu zbicia skoczka ze zdobyciem przy okazji pionka. No ruch D4 to tylko wyprostuje mi pionki. Tutaj oczywiście robię roszadę szybciutko. Dobra, i wieża E8 podważamy. Podważamy, bo tutaj mata nie ma. Hetman G3 niby dobre. Ale jest wieża E1, wieża E1, teraz tak szybko myślę. Goniec F5 chyba trzeba będzie zagrać. Chociaż z drugiej strony bardzo kusi mnie ruch C4. To może być bardzo przydatne posunięcie. Dlatego, że jak zagram tak, on zagra tu, ja wybiję, on wybije. W sumie to nic nie ma takiego ciekawego, ale chodzi mi o hetman B6. Może nie ma takiej potrzeby. No tutaj nie chcę grać, bo mi zagra D3. Bardziej goniec F5, wydaje mi się, tak. No chcę wziąć pionkę. Ale przy okazji wyprowadziłem figurę, złączyłem wieżę. To jest też moim celem. A teraz będę miał opcję E5. Chyba, że on zagra D3, a raczej zagra. To już, przepraszam, opcję D4, nie D5. To już po D4, po takim ruchu, może być różnie. Ale teraz jak C4 bym zagrał. On zbije, a ja tak. O! To może być ciekawe. Gramy C4 teraz. Teraz już to jest w miarę uzasadnione, dlatego że już mogę zbić tego pionka i zepsuć mu strukturę. Jak on zagra tak? Wow. To mam cię. Psuję ci strukturę, gościu. Dzięki serdeczne. Mogę dać szacha i zbić tu pionka z atakiem. Jeśli goniec się zasłoni, to będę atakował skoczka. No to daję szacha. I na B2. Pion to pion. Dają? Trzeba brać. No bo jak on mi zbije tu, no to podstawił. Hello. Jeszcze tylko się upewniam. Podstawił, podstawił. Na to już niestety nic nie poradzę. Dobrze, lecimy sobie dalej z nową partią. Ok, 1881 przeciwnik. Jest A4. No żeby być tutaj już w tym odcinku jednodebiutowym, to zagram znowu C5. Jest C3. No dobra, wiem, że tutaj po takim ruchu ja na przykład nie lubię grać skoczkiem albo D6, można grać różnie, ja lubię skoczek F6. To prowokuje do E5, to są normalne rzeczy debiutowe. E5 nastąpić musi, wtedy idę skoczkiem na D5, D4, bicie, no i tam się pionkami można fajnie rozwijać, skoczkiem. To są takie bardziej... A? Poważnie? No to teraz gram skoczkiem. Nie pozwolę mu zagrać E5 i goniec D3. No dobra, ja znam te plany, znam te numery, ale zobaczcie, D5. D5 daje mi szybszy rozwój. Goniec już się otwiera pięknie. On stracił dwa ruchy gońcem. Do D4 jeszcze nie doszedł, a teraz zbijam hetmanem, dlatego że skoczka nie ma na C3. Dokładnie i gram gońcem na G4 i chłopak ma problemy. Dlatego, że za chwilę zagram mu skoczkiem na E5 i tutaj będę na związaniu bazował bardzo mocno. No chyba, że zagra H3, ale to też jest problem u niego, bo zbijam, jak zbija, zbijam, zbija, zepsute ma pionki i będę grał na strategię, grając sobie tutaj takie posunięcie. Naprawdę? To zbijam. No to jeszcze większe straty gość ponosi. Zbijam od razu skoczka, bo zdobywam pionka na samym końcu. Czasami troszkę przyspieszam, przepraszam, ale to są tak oczywiste rzeczy. Zobaczcie, biorę pionka. Pion więcej i jeszcze zepsute piony u przeciwnika. Wprawdzie, jedyny minus, taki mikro minus, to brak pary gońców, ale to jest mikro minus. Ja wolę tę sytuację czarnymi 100 razy. Tutaj po wybiciu, wybiciu skoczkiem, może nastąpić szach, ale mam B5. Potem E5. Wychodzi goniec, robię roszadę, realizuję. Albo E6. Zobaczymy jeszcze, jak to się ułoży. Wybił. No dobrze, jest. Jeszcze rozważałem po szachu skoczek C6, ale myślę, że B5 będzie po prostu ruchem bardziej dynamicznym. I teraz on musi zagrać goniec D1. Dobra. Grając tu, on raczej zagra tak. To trzeba dokładnie policzyć, ale nie. Król musi się schować, więc... Ale zaraz, poczekajcie. Zagram tak. E5 zagram. Bo chodzi o to, że jak on zagra gońcem, to już pionek tego skoczka broni, nie muszę tracić na niego czasu. A będę miał też fajnego szacha na B4. On się zasłoni skoczkiem... zagram tak, postraszę. Jeżeli A3 to ucieknę, jeżeli tak to ucieknę.
Ale ten ruch daje mi możliwość zagrania takiego posunięcia. On będzie musiał się tutaj pobronić. O właśnie, gra tak, więc no gram sobie w ten sposób. I wracam. I wracam na B6, podważając skoczka. Jest pionek, więc jest dobrze. Skoczek E4. To ciekawe. Analizuję mocno bicie z tego względu, że to jest chyba dobry ruch. Mimo, że prostuję mu pionki, ale skoczek może mi tu gdzieś tam wtargnąć. Tak, zbiję, mam pionka więcej. Po prostu robię roszadę. Robię roszadę. Mimo, że taka końcówka, robię roszadę. Mam aktywnego skoczka. Nawet jak on mi zagra tutaj, to ja wymienię, będą różnopolowe gońce, ale będę miał super aktywność. I tę aktywność już tutaj spróbuję rozgrywać. Dlatego wieża AC8, wieża D8. Dobra, no wieża D8. Lepszych pomysłów nie widzę i nie muszę tu specjalnie kombinować. Po prostu poprawiam sobie figury w sposób prosty. Mam taką możliwość, więc z tego skorzystam. To przeciwnik ma problem w tym momencie, żeby zagrać jakieś dobre posunięcie. No, pograł schematem, okej. Okay. Ja na jego miejscu bym zbił skoczka, bo on jest bardzo tutaj nieprzyjemny i bardzo przeszkadza tutaj gońcowi białemu się rozwinąć. No, ale po wybiciu oczywiście ja odbijam i stępem atakuję. Mogę też rozważyć bicie wieżą. To też jest okej, okay, uważam. Dokładnie, zbijam wieżą jednak. To będzie lepsze, dlatego że chcę już zagrać tutaj, a grożę stępem zbiciem pionka. Jeżeli on zagra tak na przykład, to zagram na przykład wieża C2 albo wieża D2. A nie, no to hello. Jak dają pionki, to biorę. To już dwa pionki więcej w różnopolowych gońcach, to już jest bardzo dużo. Tutaj to już jest bardzo dużo. Dobra, on chce mi tutaj wymienić. Dobra, ja to wymienię i zagram G6. On jednego szacha może mi dać. Ja muszę mieć lufcik przede wszystkim, a moim następnym planem będzie zagranie wieża F4 albo wieża E2. W każdym razie na tego pionka będę się czaił, bo goniec celuje w niego bardzo mocno i będzie celował. I tutaj białe po prostu mają problem. To jest też próba realizacji przewagi materialnej i taką będę też czynił. Pozycja białych jest kompletnie przegrana, moi drodzy. Ale to też trzeba udowodnić do samego końca. No więc będę to udowadniał. Mam nadzieję, że się to uda. No powinno, no słuchajcie, już to powinno się udać. Wieża tu, aha, on chce tutaj zagrać. Dobra, mam taki ruch, wieża E2. On też, wieża E2, on wieża D2 nie może, on może dać mi szacha. Nie, nie może dać szacha na D8, co ja gadam. Może na D7 zagrać i tutaj atakować, ale mam wtedy wieżę F2. I bronię. Kolejny pion do kolekcji. Właśnie na takie rzeczy też trzeba zwracać uwagę. No i teraz co? On może też dostać tutaj młynek. Król musi iść na H1. Dokładnie. Ja myślę, że po prostu pionkiem będę zasuwał. Mam bezpieczeństwo. Pójdę pionkiem za chwilę. No to jest samograj. Goniec już dobrze broni. E3. Tak. No E2. Goniec broni. Znowu młynek. Grozi wieża F1. I gram tu. No i to wyszło dosyć chyba łatwo. Jakiś tam jeszcze jeden szach może nastąpić, który jest bez znaczenia teraz. Dokładnie. Moi drodzy, dziękuję za dzisiejszy odcinek. Trzy partie, ciutkę dłuższe. Mam nadzieję, że wartościowe. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.